Zabiera godzina 10, zanim mózg zacznie pracować na półpełnych obrotach. Już czuć ból w skroniach. Pojedynie solodynie bolą rano, a wap na noc jedyne co z wczoraj się ostało. I bać to, mój zegar biologiczny dawno nie w tej formie co dawniej. Powinienem był odwiedzić zegar mistrza lub psychiatrę, ale cokolwiek brachu i tak stoję na tym samym tonącym kawałku lodu od lat. Tu już od niepamiętnych czasów to ciągłe stanie nad przepaścią wykreowało mój charakter i paradoksalnie sam jestem sobie wdzięczny za to. Gdyby nie to, co mnie spotkało, nie byłbym sobą dziś rano. Daje mi tę samonapędzającą się siłę, by brnąć w ten syf dalej. Mimo przeciwieństw, jak perpetuum mobile, siedzę na kiblu i piszę rap od 20 minut. Moje gówno mogłoby w tym czasie opatentować lek na raka, synuś. Moje gówno rozpierdala, bo to część mnie. Kminisz jak coś, co wyszło ze mnie, mogłoby być gówniane. Nie ma cienia szansy nawet. Łap serdaki, jak słucham te wasze rapki, to zdejmuję słuchawki instantly. Toć w tym marnym przedstawieniu nie ma grama zajawki. Zamiast wersów wrzucacie se po 2 gramy na harmy. Ujarani zamulaci jak na palnym Wietnamie. Zastanów się najpierw, nim wrzucisz ten traczek do sieci, Maciek. Śmieci to trzeba segregować, wyskwin drugim razem. W razie czego, w czego razie ciągle czas jest, by usunąć i nie śmiecić chujówą. To jest też dla pokoleń. Tworzymy historię, co by nie powiedzieć można było o hip-hopie, co nie? W hip-hopem jak zając wykurwiaj stąd now. Nie sraj na nie swoje podwórka, jak nie zamierzasz sprzątać.